Z tej strony nieetyczna, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować krok po kroku oprogramowanie Armory Crate do obsługi naszego laptopa. Poradnik będzie dotyczyć laptopów z serii Asus TUF Gaming oraz Asus ROG. Zapraszam. Ok, jak już słyszycie, od nowego roku postęp, mam filtr na mikrofonie, a więc nie ma już takich szumów jak ostatnio, a więc powinno wam się moje odcinki oglądać jeszcze lepiej, ale dobra, już tak przechodząc do sedna. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, to właśnie tak jak widzimy, przechodzimy sobie do ustawień Windowsowych, możemy to zrobić z panelu powiadomień oraz nawet z Windows Start, tak naprawdę z menu Start. Teraz sobie przechodzimy do zakładki aplikacje i tutaj szukamy słów kluczowych. Asus, jak widzimy, mamy tutaj, w moim wypadku jest My Asus, w waszym nie powinno być Game Visuala, doinstalowałem go nieco wcześniej, ale jeżeli macie My Asusa, nie wywalajcie go, tylko pamiętajcie, potem zalogujcie się na konto przy pomocy Google'a, bo Facebookowe niestety logowanie nie za dobrze działa, albo stwórzcie sobie po prostu konto My Asus, bo ta aplikacja będzie potrzebna jako taki framework do naszego Armory Crate'a. Dobra. Kolejna fraza, jaka nas tutaj interesuje, to jest ROG. Jeżeli będziecie mieli tutaj cokolwiek, albo tak jak poprzednio wpisywaliśmy Asus, Aura Service, Asus, Armory Crate Service, wywalajcie wszystko. Wszystko, co jest od producenta Asus oraz wszystko, co jest ROG, ROG Live Service, czy tam ROG-L Service, bo takie też są procesy instalacyjne. Tak, no i tego drugiego wam właśnie nie polecam w przypadku serii TUF, dla której głównie dzisiejszy poradnik jest, aczkolwiek dla serii ROG podobnie to wygląda instalacja, tylko tam się instaluje jeszcze dodatkowo firmware dla rozbudowanego programowania klawiatury RGB przy pomocy Live Update'a, a tutaj nie musimy robić Live Update'a właśnie przez My Asusa. Ok, a więc jeżeli nic nie mamy od Asusa, pozostało nam teraz przejść na stronę naszego producenta, właśnie na stronę wsparcia dla naszego laptopa, zakładka sterowniki i oprogramowanie. Wybieramy nasz model, w waszym wypadku może być to DU, DD, dzisiaj robiłem i wczoraj robiłem koledze wersję DU z 1660 i właśnie to instalowałem. Dzisiaj wam pokazuję po prostu, żebym nie musiał do was wbijać na NDeska i wam wszystko instalować krok po kroku. A więc dobra. Pierwsze, od czego zaczniemy, chipset, to jest bardzo ważne, poradnik dotyczy instalacji oprogramowania Armory Crate, ale pamiętajcie, musicie mieć aktualne sterowniki od chipsetu, AMD chipset musicie mieć obowiązkowo zainstalowany w tej wersji. Jak to rozpoznać? Wchodzimy w menedżer urządzeń i karta graficzna właśnie musi mieć tą samą wersję sterownika, musi się wersja pokrywać z wersją na stronie producenta, czyli 12036 1001, tak, czyli 12036.1001. No i te wersje się, jak widzimy, pokrywają. Ja już wcześniej instalowałem. Jeżeli macie coś takiego w panelu sterowania, jeżeli macie nowszą wersję lub starszą, i właśnie w tym samym miejscu co w ustawieniach, macie gdzieś tutaj Adrenaline Software, lub jeżeli klikniecie prawym klawiszem myszy i nad widokiem pokaże wam się AMD Radeon Software, no to wtedy jedziemy z Cleanup Utility, odcinek dotyczący mojego chipsetu, a więc dobra. Jeżeli nie macie chipsetu, to pobieracie od razu, to już z głowy. Jeżeli zainstalowaliście, robicie, wiecie, ponowny rozruch, że sam robiłem odcinek, tutaj dam wam adnotację do niego. Ale to nie nas, ale jeżeli to mamy, no to to nas już nie interesuje. Pierwsze, co pobieramy, Asus System Control Interface sterownik, najnowszy oczywiście. Załóżmy, że to już macie pobrane, to będzie akurat instalowane na sam koniec, ale okej. Przede wszystkim chronologia musi być zachowana tutaj, a więc Asus System Interface V2, sterownik, ROG Live Service pobieramy, ja już mam, Armory Crate Service również pobieramy, również już mam, oraz Refresh Rate Service również pobieramy, to jest do podwyższonego odświeżania naszego panelu, po prostu zwiększa częstotliwość odświeżania, można tak powiedzieć, płynność płynność przeplotu, tak dokładnie, tego odświeżania. Dobra. I tutaj mamy Armory Crate UWP. To jest rzecz kluczowa, to pobieramy bez gadania.
Akurat tego nie mam. Przy okazji tak widzicie, jak się pobiera. Ja tutaj wszystko na dysku D sobie zapisuję. Armory Crate Service. Armory Crate Service ZIP już istnieje. Tak tutaj pobierałem inne wersje, eksperymentowałem. Nawet znalazłem instalator, który robi to wszystko, co my dzisiaj robimy automatycznie, ale postanowiłem, że nagram odcinek, gdyż ten instalator po prostu... No niestety został stworzony dla laptopów z serii ROG, a nie dla naszych, i przez to bardzo wiele rzeczy nie działa. Można powiedzieć, 2/3 rzeczy nie działa. Program pokazuje wszystko prawidłowo, Armory Crate, statystyki, ale większej rzeczy nie działa. Dobra, teraz sobie tworzymy tam folder, żeby to jakoś odróżnić, ARMC APP. Tak go sobie nazwiemy. I tutaj pakujemy Full Package i Armory Crate Setup Exe. Nie odpalamy tego, to na sam koniec. I teraz kolejność, dobra. I chyba to wszystko nam będzie potrzebne. Tak, Crate Service już pobieraliśmy, Refresh Service, AMD Control Panel, to nam to już powinniście mieć doinstalowane, DTS Component to też. Dobra. I tak, Game Visual już mam doinstalowany i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Armory Crate'a, więc tak podsumujmy sobie, co nam jest potrzebne do zainstalowania tego. Aplikacja, Armory Crate Service oraz ROG Live Service. Te trzy rzeczy są nam podstawowo potrzebne, aby zainstalować Armory Crate Service oraz aplikacja MyAsus, już wcześniej ściągnięta, z zalogowanym waszym kontem MyAsus lub też MyAsus przez Google'a. Przez Facebooka logowanie niestety nie działa. A więc okej. Po pobraniu tego wszystkiego, pierwsze czym się zajmiemy będzie to Armory Crate Service. A więc wchodzimy sobie do folderu i odpalamy Armory Crate Setup Exe, przy którym jak widzimy jest znaczek administratora i jako administrator. To robimy jako pierwsze. Postaram się, żeby ten odcinek wyszedł naprawdę szybko, zresztą sami widzicie, specjalnie dla was o pierwszej w nocy nagrywam dzisiaj. Ale mam nadzieję, że poprawa jakości będzie naprawdę bardzo znacząca, bo te szumy w tle, jak odsłuchiwałem te odcinki, też mi przeszkadzały trochę. Tak zmniejszały komfort oglądania. Okej, okay. Welcome to Armory Crate Setup. I jak widzimy, tutaj pokazało nam się okienko instalatora. Klikamy Next. Tutaj oczywiście Everyone dla wszystkich użytkowników. Chyba, że macie więcej na kompie, no to możecie tylko dla siebie, ale radzę dla wszystkich, żeby na osobnym użytkowniku nie trzeba było tego reinstalować i mieć po prostu spokój. Klikamy Next i teraz klikamy Next. Please wait. Teraz przebiega proces instalacji, jak dobrze widzimy. Po zakończeniu się tej instalacji będziemy musieli wykonać ponowny rozruch naszego laptopka. A więc OK. Może to potrwać chwileczkę, jak widzimy tutaj już ROG Live Armory Crate Service w zasadzie przełączał nam kartę graficzną, testował tam, przełączał się między dedykowaną a zintegrowaną. To jest zupełnie normalne i potem klikamy Close. Teraz wyskoczy okienko adnotacji właśnie to, które nas prosi o ponowny rozruch naszego komputera, aby zakończyć instalację Armory Crate Service. Dobra, robimy to i widzimy się po ponownym rozruchu. Więc w porządku, widzimy się już po ponownym rozruchu. Oczywiście sterowniki do Asus System Control Interface domyślne automatycznie będą zainstalowane, ale potem po prostu zaktualizujcie je, żeby wam funkcje MyAsusa lepiej działały, które współpracują z Armory Crate'em oczywiście. A więc tutaj domyślnie sterownik będziecie mieli zainstalowany prawdopodobnie w starszej wersji, chyba że się automatycznie zaktualizował. MyAsus się automatycznie instaluje łącznie z systemem, jeżeli uruchamiacie pierwszy raz laptopa, więc o to się akurat nie martwcie. Dobrze, mamy już wykonaną instalację Armory Crate Service. Teraz zainstalujemy sobie już naszą samą aplikację. A więc w tym wypadku aplikację Armory Crate Setup. Tutaj również puszczamy go jako administrator z prawami administratora. Tak wygląda nasz instalator. Klikamy Install. Bardzo ważna rzecz. Po zainstalowaniu Armory Crate'a nie uruchamiamy naszej aplikacji i robimy ponowny rozruch naszego kompa. Klikamy Finish, w takim wypadku, bo jak klikniemy Open Up, to nam się otworzy, więc klikamy Finish i robimy teraz kolejny reset naszego kompa. Będzie trochę tych resetów, uwierzcie mi, to wygląda na to, że to jest żmudne, ale nie robimy tego na darmo, pamiętajcie o tym. Ok, widzimy się już po drugim ponownym rozruchu. Pamiętajcie o zachowaniu kolejności swoją drogą, taką jaką wam pokazuję. Teraz, w tym momencie, zainstalujemy sobie ROG Live Service od Asusa wersji 1.0.2.8.0.
Oczywiście musi być ona od naszego konkretnego modelu laptopa, bo jak widzimy, mamy tutaj rzeczy takie dedykowane pod naszego lapka, jak na przykład sterownik do czujniku Hala oraz tam do magistrali USB sterowanie. Aha, tak, to jest sterownik do rozłączania chyba zasilania na magistrali USB właśnie tym czujnikiem Hala, czyli czujnik Hala właśnie to jest od tego zamknięcia matrycy, że po zamknięciu matrycy wykrywa, że lapek ma przejść w tryb uśpienia, co nie? Jak zamykamy naszą klapę matrycy, dobra, tak. Klapę naszego kadłubka. Ok, a więc teraz zainstalujmy sobie ROG Live Service Package. Aby to zrobić, klikamy install.bat i jako administrator uruchamiamy. Nie z tego, nie z setupa, tylko z bata, czyli z pliku wsadowego. I klikamy uruchamy jako administrator. Teraz rozpocznie się instalacja. To jest między innymi właśnie kolejny element składowy naszego oprogramowania Asus Armory Crate, który w tym wypadku służy między innymi do usługa ROG Live Services właśnie uruchamiana. Dobrze, że to się pojawiło. Właśnie tak. Po części Armory Crate Service też jest częścią programową, ale ROG Live Service już jest bardziej do obsługi hardware'u, czyli m.in. podświetlenia klawiatury i właśnie tych efektów. Okej, nasza instalacja już się zakończyła, więc chyba z tego co widzę tak jedynie Bandicam, a więc możemy na spokojnie naszego laptopa uruchomić trzeci raz. A więc do zobaczenia po kolejnym rozruchu. Widzimy się już po naszym ponownym rozruchu. Teraz dopiero się okaże tak naprawdę, czy zainstalowaliśmy wszystko w dobrej kolejności, tak jak mówiłem. A więc pierwsze co robimy po ponownym rozruchu, to nie na wariata, odpalamy Armory Crate i patrzymy czy działa. Odpalamy MyAsusa i zobaczymy czy framework działa prawidłowo. Asusowski dokładnie. Jeżeli tak, nie powinno u góry się pokazywać na pomarańczowo takie tu... Nie powinno się pokazywać właśnie takie pomarańczowy napis u góry, że usługi Armory Crate Service nie mogą nie działać prawidłowo lub usługi Asus nie działają prawidłowo, zresetuj ponownie komputer. Taki pasek by się pojawił, jeżeli by nie było tego. Jeżeli by właśnie nie było to zainstalowane prawidłowo, a jak widzimy tego paska nie ma, czyli wszystko nam tak naprawdę działa z tego co widzę. Dobrze, a więc teraz przejdziemy sobie do Armory Crate Service i czeka nas pierwsza wstępna konfiguracja, która aktualnie się robi. Pamiętajcie, że tą wersję Armory Crate, którą zainstalowaliśmy ze strony Asusa, właśnie jest troszeczkę nieaktualna, a więc program będzie chciał się potem zaktualizować. Oczywiście to jest normalne w pełni, że po odpaleniu pierwszym jasność naszego laptopa podskakuje na maksa i dostajemy po oczach 400 nitami bodajże. Dobra. Klikamy I agree i jak widzimy wszystko się ładnie pokazuje. Jedynie tutaj tutaj głośność pracy naszego urządzenia się nie pokazuje. O, patrzcie, nawet Game Visual od razu sobie wykrył, czyli bardzo ładnie to zainstalowaliśmy. Teraz zobaczymy, czy poszczególne części składowe działają, czyli przede wszystkim Aura, w tym wypadku Lightning i voila. Tak. Powiem wam tak. Wszystko działa, tylko jedynie sterowanie klawiaturą oraz skróty nie działają, ale tak czasami bywa akurat po tej instalacji. Tak naprawdę sprawdzam się sobie od razu aktualizację. Po pierwszym uruchomieniu takie czynniki mogą być i chyba będziemy musieli sobie wykonać jeszcze jeden ponowny rozruch, ponieważ aplikacja Armory Crate sama w sobie automatycznie musi się zaktualizować, ponieważ mamy wersję, którą tam? 3.0.4.0, a najnowsza jest 3.2.4.0, a więc tutaj będzie potrzeba trochę czasu, a więc na ten czas zamkniemy naszą aplikację i zrobimy sobie w tym czasie ponowny rozruch naszego komputera, chyba już nawet po raz czwarty. Ok, widzimy się już po czwartym tym razem rozruchu i dopiero teraz jesteśmy pewni, że wszystko w naszej aplikacji Armory Crate, w naszym oprogramowaniu, wszystko działa, ponieważ po uruchomieniu musieliśmy zaakceptować wszystkie tam zasady użytkowania i musiały usługi się, że tak powiedzmy, przetrawić i dopiero teraz po tym ponownym rozruchu, który był tak naprawdę decydujący, kurczę, wysoka ta temperatura procesora nieco, ale po instalacji to normalne. Myśli jeszcze nad niektórymi rzeczami, ale już spokojnie możemy, jak widzimy, przy pomocy klawiszy zmieniać już jasność klawiatury.
Tak, możemy już zmieniać jasność klawiatury. To nie jest tak, że tutaj zmieniam, a tak naprawdę jasność mi się nie zmienia, już się aktualnie zmienia. Możemy sobie sprawdzić, czy się nie zaktualizowała aplikacja. Jeszcze się nie zaktualizowała, bo ona z czasem automatycznie się aktualizuje. Ale to mniej więcej chyba było tyle, co w zasadzie było potrzebne do instalacji aplikacji Armory Crate. O, jak widzimy, już się dodatek Aura Lightning's Effect Add-on pojawił. I możemy go sobie zaktualizować. To już jest akurat update do naszej aury. Tak właśnie patrzę tutaj na menu start, bo z czasem Armory Crate zacznie się sam aktualizować, a więc to chyba potrzeba troszeczkę czasu. I doczekaliśmy tego momentu, widzicie? Jeżeli zamkniemy Armory Crate'a, to on tutaj miał przed chwilą ładowanko, ale sam się bezpośrednio zaktualizował i teraz właśnie pojawia nam się checking for updates i na ten moment tak naprawdę czekaliśmy, teraz przydałoby się zrobić jeszcze jeden ponowny rozruch i tak naprawdę powinno już dosłownie wszystko idealnie działać, bez żadnych problemów. Bo to, że na przykład nie działa Wam regulacja podświetlania lub zmiana planów zasilania po instalacji, jak odpalicie Armory Crate'a po ponownym rozruchu, to się właśnie tym nie przejmujcie, bo tak jak powiedziałem, tych ponownych rozruchów musi troszeczkę być, żeby te usługi po prostu nawzajem ze sobą zaczęły prawidłowo współdziałać. Także to jest akurat normalna część, że tak powiedzmy. W taki sposób po prostu trzeba to instalować, tak. Mnie też zdziwiło, że aż tyle trzeba po każdym kroku praktycznie uruchamiać ponownie, ale... Tak, GPU Power Saving Settings, to się tak na wstępie pokazuje, z czasem przestanie. Ale spoko, o. I teraz mamy ciekawą sytuację, na którą możecie napotkać. Jak widzimy, nasz Armory Crate praktycznie Service Error nam wywalił, ponieważ Armory Crate Service chyba... również teraz sam w sobie też się aktualizuje. No i w zasadzie trzeba będzie chyba po aktualizacji naszego Armory Crate'a, tak jak mówiłem, zrobić kolejny ponowny restart. Jak widzimy, mamy nową wersję 3.2.4.0, która się sama zaktualizowała. I po tej aktualizacji teraz musimy zrobić kolejny ponowny rozruch, a więc... jak mówiłem, będzie tego troszeczkę, więc do zobaczenia za chwilkę. Okej, chyba już się widzimy w ostatnim etapie tak naprawdę, kiedy już tak naprawdę wszyściutko się zaktualizowało i nasz Armory Crate powinien działać bez najmniejszych zarzutów. I jak widzimy, wszyściutko już działa. Po prostu wymagany był kolejny tak naprawdę ponowny restart. I wszyściutko pięknie działa. Okej, pierwsze co skonfigurować warto na początku, żeby Wam nie hałasował, to przechodzimy sobie do zakładki Scenario Profile. Tutaj właśnie mamy samouczek, jak to wszystko robić i już Wam pokazuję. Clear Cache. Game Visuala wykrył, jak miło. Dobra. Tutaj przede wszystkim Aura. No niestety Aura w przypadku mojego, naszego labka Sustów Gaming nie jest obsługiwana tak zaawansowana, a więc tutaj ustawiamy sobie Color Cycle, żeby nie było żadnych problemów. Potem HyperFan DC ustawiamy sobie na Performance, a HyperFan AC ustawiamy sobie na Turbo. To jest ten tryb właśnie, z którego korzysta nasz lapek, kiedy jest podłączony do zasilania. Wtedy wiatraki pracują z maksymalną mocą i pobierają moc z zasilacza, a nie z baterii. Dobra. Game Visual tutaj sobie ustawiamy jak chcemy. Fajnie, że jest wykrywany. Naprawdę to mi się podoba. I Clear Cache również sobie włączamy, żeby co jakiś czas po prostu sobie czyścił tą pamięć podręczną. Tutaj sobie możemy zmienić nazwę na Asus, czy taką jaką chcemy, nawet ikonkę możemy sobie dostosować, a nawet dodać własną. No, na przykład taka, czy taka, czy taka, czy taka, czy taka. To w zasadzie obojętnie, nie ma większego wpływu, nawet taką możemy sobie zostawić i klikamy po prostu Save. Dobra. No i to w sumie byłoby tak naprawdę na tyle. Tak. Byłoby w sumie tak naprawdę na tyle. Podświetlenie klawiatury działa, zmiana trybów Game Visual FN plus V działa. Jak nie znaliście tego skrótu, to już znacie. I najważniejsze, zmiana trybów zasilania skrótami klawiszowymi działa, jak dobrze widzicie. Nagrywamy oczywiście w Performance. I to były wszystkie kroki, jeśli chodzi o instalację Armory Crate Service. Tak jak już mówiłem, dziękuję Wam, życzę Wam miłego dnia, tygodnia, a na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam, dobranoc. Up.
dobrego dnia, zależy o której porze mnie oglądacie. Trzymajcie się, cześć!